Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy czwartek, wczoraj nagrałem wam film. I dzisiaj znalazłem chwilę czasu, bo właśnie wróciłem ze szkoły. Ale jakoś fioletowo jest. Nie wiem czemu. Słońce zachodzi. W sumie to już zaszło. O, kota słyszę. Którego? O! Co ty wariujesz? Idź do... O, lemurek. No chodź. Kogut. Idź do swojego kurnika nowego. A tyle mi chodź. Chcesz? Nie chcesz? Może jednak chodź. O, widzicie? Włazi. Dobra. Weź tam do środka. To ich pogonisz trochę. No, bo cię będę musiał kijem zagonić. Sam wejdziesz? Czy cię nie wpuszcza może ten kogut? Stop! No patrz, patrz, będą się lały. A myślałem, że się nie będą lały. Siu. Chodź, chodź, chodź. Lemi! No co ty szaleńcze, na pazurach się łapie. Boi się. Ej! Ej, 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 knedel. Koc, kartofel. Ziemniak, bo zarobisz pałką. No weź, zostaw tego koguta. Już taki ładny. Właśnie mi się tam nie bijemy. No, nasrałeś. Hop. Dobra. Patrzcie jak się czai. O, jak się rozciągasz. Cześć. Brzydko wygląda, widzę jak nagrywam. Bo jak wziąłem normalny tryb, to dużo lepiej było. Ale tak widzicie więcej. Ten mi się tu plącze pod nogami, nie? Aj, ty chcesz do domu. Nie no, słabo widzicie. Bo ciemno. Ale śmiesznie fioletowo. No co? Ty wiesz, że tu będę wchodził, wiesz. Dobra, dzisiaj u nas mamy no śnieżyce, nie małe. Ale tobie się chce jakiejś kurki. Widzicie jak on skacze, wariuje. Na klatkę chce skakać. No cóż, same są. Znaczy one tam mają kurę, nie? Chyba jedną albo dwie, a może? Nie no, na pewno tam jest chociaż jedna kura. Bo tak wszędzie było. Że kury też były jednak. Dobra. Tak w razie jakby ktoś chciał kupić czy coś, nie, to wtedy coś by miał możliwość wybrania sobie kury, która już, wiecie, jest razem z nim siedzi, to może lepiej takim będzie. Jest kwoczka. Ona jest bardzo zdenerwowana. Patrzcie ile jajek tu nasiły. Jak już będę ją nasadzał, no to na pewno nie na tych jajkach, ale zobaczcie, teraz śnieg napadało. Najwyżej posiedzi na tych kilka dni. No 3 dni i się już zaczyna rozwijać. Ale ona, wiecie, na razie ona schodzi, tak nie siedzi za często. Znaczy nie wiem jak w dzień, nie? Ale teraz tylko siedzi, a wczoraj to jajka wieczorem było zimne. Benia, chodź, chodź. Kwoka się tam denerwuje. Uciekaj. Tam i już. Dobra, gasimy. Oj, zamykamy. A ty idziesz do koguta. No. I tak ma być, elegancko. Nie no, nie wygląda to dobrze. Będę musiał pośmigać, bo tu, znaczy popatrzeć w ustawieniach, bo ostatnio trochę pozmieniałem jak fajerwerki nagrywałem i widzę, że jest, widzicie, jakoś tak brzydko nagrywa. Może to fakt, że rozjaśnia, bo teraz na telefonie no to naprawdę widzę dużo jaśniej. Tak jakby tutaj było jasno, a jest już dość ciemno. Patrzcie na niebo. Słońce zniknęło. Kiciu. Ale to jest wariat. Ej, właśnie, mam zadanie takie do szkoły. Bo jest u mnie w szkole dzień kota jakiś i trzeba zdjęcie zrobić. Co, śmigawcu? Się stęskniłeś do domu, bo on chce żarcie. Nie, to na takim brzydkim trybie to nie wyjdzie, bym musiał w dzień. Ale w tym śniegu to jest fajny pomysł. Hej kaczka. O, ja nie lubię tak tych kaczek zamykać, bo to zawsze jest brudno, tak? Dobra, tym tak zasłaniamy. O, no nic nie widzicie, totalnie ciemno, jest bez sensu. Teraz, o patrzcie, teraz ja widzę, no widzę tutaj dobrze, bo światło jest, a wy totalnie nic nie widzicie. Lemur. Dobra, zamknąłem. Jeszcze zajrzymy, bo pewnie jeszcze jajka są. Rano mnie nie było tu. A nie, czy byłem? Już nie pamiętam. Ciemno jest, zapalam światło. Dobra. Hej, hej, wszystkie w gniazdach, super. Super.
A ty tu sobie znalazłeś? Co, co, nie ma jajek? O, daj mi telefon, spadł. Coś nie widzę jajek, a nie, tam coś, dwa są. No, zaraz zerknę. No chodź, 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 chodź. Dobra, ja muszę je ponakładać. Widzę, że jakieś niechętne. A no dzisiaj tylko dwa jajka widzę. To jest średnio. A lepiej to niż zero, nie? Teraz mamy mrozy trochę. Chociaż nie są mrozy, jest minus dwa teraz. Wiaterek wieje, to jest zimniej. Zaraz tutaj były te jajka. Jednego brakowało, no tak. To jest 30, wczoraj było 29. Dzisiaj tylko dwa. Faktycznie, czyli rano nie było żadnego. Wyłaź. O! Żeby tylko się nie zbiło żadne. Wszystkie wysypałem. O, widzicie, teraz jakoś całkiem ładnie widać. Nie wiem. A jak już, o, trochę cień, to już rozmazuje się obraz i w ogóle. O, zbiłem jajko. To muszę wziąć do domu, bo jak, o, drugie. Dwa jajka zbite. To nie, to nie. To też zbite, oj, 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 oj. Takie zwiecie, nie zbite to, o, poleżą dwa miesiące. No miesiąc śmiało można trzymać jajka, nie? Takie, żeby zjeść. W zasadzie to nawet i więcej, ale miesiąc, no to nie ma się czego bać, nie? Ale takie zbite, no to wiadomo, że to już nic by z tego nie było. Ale ty się plączysz. Oj, 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 przepraszam. Nadepnąłem mu na łapkę, no. Widzicie? Co z wami zrobić? No muszę was ponakładać, bo mi pozasrywacie gniazdo. Gdzie teraz ujeżdżasz? Chodź. Dobra, ja już mam ich gdzieś, zostawiam je. Chodź ty. Chociaż ciebie bym nałożył, no. Albo ciebie, bo ty mi tak zawsze w tych gniazdach siedzisz. No, chociaż ciebie. I ty też, hop, na górę, już. I ty też, hop. Nie bij mnie. Nie skacz, nie pozwalam ci na to. Widzicie, on by był takim kogutem, że mógłby być agresywny, ale... Nie można sobie na to pozwalać, wiadomo. Nie miałem akurat takiego problemu, bo wiem, że ludziom na przykład koguty na nich skaczą i tak dalej, na przykład u Cezarego było tak. U mnie akurat tak nie było, ale no wiecie. Jak się na przykład regularnie tam bierze na ręce, no czemu złazić? Dobrze jest je tak, wiecie, no trzymać po prostu na rękach, nie? Brać, to one już wtedy, wiecie, się trochę boją człowieka. Dobrze jest złapać co jakiś czas wszystkie kurki, potrzymać chwilę. O, jeszcze zapalę. Muszę zabrać te jajka. Wtedy jest całkiem inaczej. Ale powiem wam, że trochę tutaj jest co prawda więcej, bo to zgarnęło, tak nie? Ale jak się tak, o... Czy tam wbije palec? No to trochę jest, nie, no mało śniegu. Jak spod szkoły wychodziłem, to na chodniku, mówię, za 4 cm były. O, tu trochę widać. No tu to jest, ja wiem, 2 cm, niewiele. Pewnie jeszcze popada przez noc, bo cały tydzień zapowiadają. Ale mimo to, że zapowiadają opady, to ma być temperatura na plusie 2 stopnie. O, wow, patrzcie. Pomarańczowe jest, nie, bo u mnie nie jest. No, to znaczy jest trochę, ale to tak nie bardzo. Inaczej to wygląda. Pewnie przez to, że rozjaśnia, bo jest dużo ciemniej. Dobra, więc z tego miejsca to na tyle na dziś. O, tak powiem. Zmarzła mi ręka strasznie. No i ogólnie co? Obszedłem kurki. Kwoka siedzi. No pewnie ją nasadzę na jajka silek. Po prostu będzie eksperyment, zobaczymy. To jest fajna sprawa, te piskaki i tak dalej, nie? A już idzie wiosna, no zobaczymy. Także dziękuję wam za obejrzenie. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Cześć!